Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w miejscowości Chmielno na Kaszubach, gdzie rozpoczynamy nasz demo tour, czyli nasze spotkania z Kubotą. Na tych spotkaniach chcielibyśmy przedstawić całą naszą linię produktową, jeżeli chodzi o linię ciągników kompaktowych oraz kosiarek samojezdnych. Za mną znajdują się dwie nowości, to są kosiarki FC3 i FC4, które będziemy wprowadzać do naszej oferty od 1 stycznia 2024. Demo Tour Kubota to jest 5 lokalizacji w całym kraju, tak jak powiedziałem wcześniej. Pierwsza lokalizacja to miejscowość Chmielno na Kaszubach. Jesteśmy dzięki uprzejmości właścicieli kompleksu hotelowego U Chłopa. Na dzisiejszym wydarzeniu mogliśmy zaprezentować naszym klientom pełną gamę produktową maszyn komunalnych firmy Kubota. Mieliśmy przyjemność prezentować maszyny z agregatami koszącymi zawieszonymi czołowo, międzyosiowo, tylno, tylnobocznie. Także każdy z klientów mógł znaleźć dzisiaj coś dla siebie. Oprócz tego dzisiaj po raz pierwszy mieliśmy okazję zaprezentować zupełnie nową serię maszyn komunalnych, serię FC3 i FC4. Zupełnie nowe konstrukcje, których do tej pory nie było w portfolio produktowym Kuboty. Maszyny z agregatami koszącymi zawieszonymi czołowo, maszyny z systemem zbierania trawy do kosza, z koszami z wysokim wysypem. Forma dzisiejszego spotkania pozwoliła nie tylko zapoznać się bliżej z informacjami technicznymi na temat poszczególnych maszyn, ale przede wszystkim każdy z klientów miał okazję, miał możliwość samodzielnie popracować każdą z maszyn. Duży przekrój pozwalał na możliwość porównania efektów koszenia, tego jak maszyny zachowują się w poszczególnych warunkach. Mamy tutaj zróżnicowane ukształtowanie terenu, tak więc maszyny z napędem na 4 koła miały dzisiaj tutaj co robić. Klienci oglądający dzisiejszy pokaz mogli na własne oczy zobaczyć, jak bogata i różnorodna jest oferta marki Kubota i jak wiele rozwiązań do różnych potrzeb możemy dostarczyć i mogą je dostarczyć nasi dealerzy. W zasadzie o pokazach tych dowiedziałem się ze strony internetowej Kuboty. Bardzo mnie to zainteresowało, gdyż prowadzę tam małe takie gospodarstwo ogrodnicze. I no, bardzo miłą chęcią przyjechałem sobie na ten pokaz zobaczyć, bo interesuje mnie zakup w ogóle jakiegoś tam traktoru, może albo jakiegoś sprzętu czy osprzętu. Myślę, że impreza bardzo fajna, dobrze zorganizowana, w bardzo pięknym miejscu nad jeziorkiem. Pokaz no, dosyć interesujący, sprzęt naprawdę wysokiej klasy i naprawdę zainteresowanie, z tego co widziałem, jest duże. Nie tylko z mojej strony, ale dużo ze strony wielu tutaj osób, które przybywały. Wrażenia bardzo, bardzo dobre, bardzo pozytywne. Maszyna bardzo zwrotna, no widać, że wydajna i no, no bardzo, bardzo dobrze się tutaj sprawuje. Fajna impreza, można dużo się dowiedzieć na temat maszyn, potestować, pojeździć, dopytać, także polecam. Właśnie testowałem kosiarkę Kuboty FC3. Kosiarka bardzo ciekawa, szybko kosi, zbiera bardzo dokładnie trawę. Bardzo dużo sprzętu, nowości, dużo zainteresowanych ludzi, dużo kompetentnych sprzedawców. Bardzo ciekawe. No, maszyna FC4 bardzo, bardzo dobrze się sprawdza. Co prawda jeszcze nie przestawiliśmy jej na dłużej trawie, ale na tą chwilę można powiedzieć, że spełnia swoje tutaj zadanie i tak dalej. Podsumowując, impreza naprawdę się udała. Wielu klientów skorzystało z okazji przejechania się z maszyną i sprawdzenia jej możliwości. Mam nadzieję, że więcej takich imprez będziemy mogli przygotować w ramach współpracy z Kubotą. Bardzo serdecznie zapraszam na kolejne lokalizacje z cyklu Kubota Demo Tour. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że tak samo jak w Chmielnie pogoda będzie nam dopisywać.